Ostatnio jechałem tramwajem, jakaś tam pani zapytała, coś, ktoś jej podpowiedział, gdzie dojechać tam i tam. I nagle starszy pan się oburzył i powiedział: proszę pani, żeby dojechać na Banacha, to trzeba tam i tam. I trzeba pytać nie warszawistów, a warszawiaków. Więc wiem, że są warszawiści i warszawiacy. Chyba bardziej warszawistem jestem. Warszawiacy są tolerancyjni. Wcale nie są według mnie tolerancyjni. Ja chyba też do końca nie jestem. No zdecydowanie tak. No tak, chyba tak. No na pewno nie. Myślę, że tak. Tak, oczywiście. Tak. Nie słyszałam o jakichś burdach na morderstwach związanych z tym, czy coś w tym rodzaju. No nie lubię głupich pytań. No, dajcie tu spokój. I my dla wszystkich mamy wielki szacunek. Na pewno są tolerancyjni, bardziej niż w innych miastach. To jest takie miasto w procesie jakiejś zmiany. Tu jest coś takiego, że obcokrajowcy na pewno czują to, że nie dostaniesz prosto odpowiedzi, czy się podobasz, czy nie, czy akceptują ciebie, czy nie, tylko poczujesz to po konsekwencjach. To generalnie jak pierwszy raz przyjechałem do Warszawy, to dostałem w łeb. Jak mówisz po białorusku, no to jesteś jeszcze bardziej atrakcyjny dla tych, którzy tam piją piwo. Na uniwersytecie u nas pracował jakiś bardzo taki młody wykładowca i on chyba był bardzo, bardzo taki antyrosyjski i to było bardzo nieprzyjemnie, wiesz, studiować przez 6 miesięcy z człowiekiem, który mówił jakieś takie brzydkie rzeczy o twoim kraju. W Polsce nie oceniają ciebie jako człowieka teraz, tak? Oceniają ciebie z bagażem historii. Ja tak naprawdę nie lubię rozmawiać o takich politycznych albo historycznych rzeczach z Polakami. Oceniam ciebie jako Ukraińca pochodzącego z tego kraju, z którymi na przykład w 20-tych latach były problemy, tak? Albo podczas II wojny światowej, podczas operacji Wisła i tak dalej. Mimo, że ja nie mam w ogóle do czynienia z tymi sytuacjami, bo ja urodziłem się w 81. Jakiś na podwórku u siebie tam w domu, gdzie mieszkam, zacząłem gadać i ktoś powiedział: a dobrze, że jesteś Białorusinem, a nie Ukraińcem, jakbyś był Ukraińcem. Jak zobaczę Ukraińca, to od razu pójdę i będę strzelał. Ja wiem, że synonim Rosjanina to komunista jakiś, wiesz, taki brzydki chłopak, który robi brzydkie rzeczy. To... Mój jeden przyjaciel na przykład powiedział, z którym dawno się znam, bardzo mocno obcujemy, a potem on mi powiedział: no wy generalnie na Ukrainie żyjecie z łowienia ryb i zbierania grzybów. Ja na przykład sama się zgadzam z większością takich stereotypów o Rosjanach, wiesz, i o Rosji. Mieliśmy szczęście jako naród, że nie zrobiliśmy wielkiej krzywdy nikomu innemu. Zawsze byliśmy tacy bardziej poszkodowani, pokrzywdzeni przez innych. Problem jest w Polsce z tym, że zawsze są podziały. Kiedy jesteś na jakichś imprezach, czujesz, że są obcokrajowcy i są Polacy, tak? Polska jest takim... Dba o swoją jednolitość. To widać wszędzie, w mediach i tak dalej. Na przykład ostatnio, co mnie oburzyło, że jak gadają o podwyżkach, to mówią, że statystycznego Polaku nie stać na to i na to. To myślałem, że czy ja się znajduję w tej statystyce, też mieszkam tutaj, płacę podatki i też chodzę do sklepów, też mi nie stać na to i też muszę oszczędzać, więc dlaczego Polak, a nie mieszkaniec Polski? Ukraińcy są postrzegani jako położeni na niższym poziomie, tak? Czasem sami Polacy mówią, że to jest coś takiego, że my wam odwdzięczamy się za to, co odczuwamy od zachodniej Europy albo od Ameryki. Jak ktoś mówi o Europie, mieszkając tam, no nie wiem, w Rosji, w Kazachstanie, to się mówi o Hiszpanii, Niemcach, Italii, Włochach, to znaczy i tak dalej. Ale o Polsce nikt nie mówi, bo wie, że kurica nie ptica, Polsza nie za granicą, jak mówią Rosjanie. Na pewno jestem w lepszej sytuacji niż Afrykańczycy, czy osoby, którzy źle mówią po polsku, wiele rzeczy nie rozumieją, muszą się domyślić, tak? To jest problem taki wyrażania uczuć. Czuję się bardziej warszawianką niż kazachstanką. Ja proszę, nigdy się nie wstydzę swojego pochodzenia i myślę, że po moim akcencie zawsze słychać, że jestem, no generalnie mówią, jesteś ze wschodu. Wschodni akcent on może czasem razić komuś odwrotnie, jest tak bardziej przyjemnie, że ktoś mówi tak okresowo.
Od razu jakieś tam sentymenty, nie? Czesław Nemen, albo jeszcze coś, Wilnia, Wilno, Grodno, Lwów. Zacząłem uczyć się języka polskiego w wieku chyba 10 czy 11 lat. No i oczywiście w tych książkach o Polsce były materiały o Warszawie. Ja znam Warszawę bardzo dobrze i wydaje mi się często, że nawet lepiej niż warszawiacy. Czytałem legendę o Warsie i Sawie, której teraz nie pamiętam. Wiedziałem, że Warszawa to stolica Polski, wiedziałem, że największe miasto. Wiedziałem chyba nawet, że cała Polska odbudowuje Warszawę z jakichś tam radzieckich tekstów. Ja bardzo lubię, jak już mówiłam, Łazienki Królewskie. To jest naprawdę taki fajny park. Lubię Starówkę, ale jakoś w tygodniu rano, kiedy jeszcze nie ma tam turystów tak dużo i nie ma takiego tłumu. Lubię być nad Portem Czerniakowskim przy Herbatniku. Lubię przyjechać z Fundacji Jaj Wisła, na przykład łodzią przez dziko Wisłę, bo to jest naprawdę ładne widoki macie. Polubiłem wiele miejsc, tak? Jak Biblioteka Uniwersytecka, która otworzyła się w tym roku, gdy ja przyjechałem do Warszawy. Jak Marienstadt, gdzie teraz się znajdujemy, który uwielbiam. Bardzo lubię być na Pragi i po prostu to taki kolorytny bardzo jest rejon Warszawy, że tam tak oddychasz historią. Uważa się, że drugi brzeg Warszawy z jednej strony jest prawdziwy, bo nie zniszczony wojną, a z drugiej strony jest bardzo, bardzo, bardzo taki dziki. No były Związek Radziecki, no to się głównie kojarzy ze sprzątaniem i handlem. No ja nie wiem, no, dziewczyny to przeważnie tirówki. No a czasem pomocą społeczną, no coś tam do sprzątania, do pomocy przy opiece nad osobami starszymi, nad dziećmi. No. Stereotypowo kojarzy mi się po prostu z pomocą w domu, nie wiem, sprzątanie, może jakaś pomoc przy dzieciach też, ale głównie chyba się wynajmuje takich ludzi do sprzątania. Przeważnie przyjeżdżają kobiety. I przeważnie jak są jakieś święta okolicznościowe, to tu palmami handlują. Na pewno sprzątaniem. Myślę, że też gotowaniem i w ogóle takimi różnymi domowymi pracami. Pierwszą moją pracą była praca w hipermarkecie Hit na Kabatach. Rozkładałem chyba towary na półkach czy coś takiego. Teraz studiuję fotografię i nie wiem, co z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że coś dobrego. Byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem dostać tą pracę, tylko potem nie mogłem dostać pieniędzy, bo nie miałem pozwolenia na pracę. Jestem społecznie aktywny i byłem społecznie aktywny na Białorusi i teraz mam zawód dziennikarza. Z przyjaciółmi założyłem fundację, która pomaga obcokrajowcom w prowadzeniu własnego biznesu, w rozumieniu przepisów w Polsce. Miałam tyle przygód w tym oddziale sprawców cudzoziemców tutaj, jak wszyscy, że po prostu już chciało mi się wrócić i tym się nie zajmować w ogóle. Urząd Stanu Cywilnego, mieliśmy problem, żeby wziąć ślub na przykład, albo zarejestrować córkę z takim imieniem, które chcesz ty, a nie które jest wpisane w imienniku jakimś tam specjalnym. Ale to nie znaczy, że nie ma pozytywnych rzeczy tu w Polsce i w Warszawie, tak? Jak jestem tam, po tym, że jak tu dużą część swojego świadomego życia dorosłego spędziłem w Polsce i w tym Warszawie i jak jestem tam, to mnie brakuje tych rzeczy, które są tutaj. I po tym wszystkim czuję się nie do końca w domu i nie do końca tutaj w Polsce też nie czuję się aż tak obco, tak? Czyli ja już nie mam ani tu domu, ani w domu nie mam. A ludzie więcej się uśmiechają na ulicy i więcej jest pozytywnych momentów niż w życiu w Mińsku. Już tutaj jest moja rodzina, już tutaj są moi przyjaciele i tak już jest. Mam na imię Żenia, przyjechałem z Ukrainy, z Kijowa kilka lat temu, w 1999 roku. Nazywam się Wasyl Lepiesz i urodziłem się w Mińsku i przez 4 lata już mieszkam w Warszawie. Nazywam się Alina. To jest Alisa i ja przybyłam 4 lata temu z Kazachstanu. Jest kilkadziesiąt dobrych filmów polskich, które ja lubię.
najbardziej mi się zapadł w pamięć, to jest film Edi. Uwielbiam film Znachor. Lubię brunet wieczorową porą. Bo te nowoczesne filmy polskie to są albo o wojnie, albo o cyckach i tyłkach, wiesz. A ja nie lubię ani tego, ani tego oglądać. Żurek, po prostu uwielbiam żurek. Kiedy gdzieś idziemy, to pierwsze co próbuję to żurek, bo każdy go gotuje na swój jakiś sposób i mam taką kolekcję smaków żurka w sobie.